Ksiądz Tadeusz Lorek pochodzi z Dubina koło Rawicza. W lipcu 2009 roku został proboszczem parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Rokietnicy. Jego głównym zadaniem była rozbudowa kościoła parafialnego. Wobec szybko rosnącej liczby mieszkańców istniejąca świątynia okazała się zbyt mała. Rozbudowa po prostu nietypowa, czyli kościół poprotestancki przejęty przez katolików, no i oczywiście potrzeba uzgodnienia gdyby wspólnego patrzenia, czyli architekt, konserwator, przełożeni, czyli komisja budowlana, kuria metropolitalna, no i nasze tutaj potrzeby lokalnej możliwości. Czyli po uzyskaniu pierwszych tej zgody, a jeszcze potem oczywiście też były badania, takie stanowiska archeologiczne, no, żeśmy w 2012 roku zdobyli projekt i potem już bardzo szybciutko to ruszyło do przodu. Trwająca kilka lat rozbudowa kościoła zakończyła się w czerwcu 2016 roku. W tym samym miesiącu za swoją działalność i wzorową posługę ksiądz Tadeusz Lorek został mianowany przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego na kanonika. Proboszcz rokietnickiej parafii jest człowiekiem życzliwym, zaangażowanym w sprawy parafian, nigdy nie odmawiającym pomocy potrzebującym. Przez 7 lat posługi wrósł w rokietnicką ziemię. Ksiądz jak nie zapuści korzeni, czyli jak jakoś nie stwierdzi, że jest u siebie, to po prostu no i ludzie to czują i samemu też jakoś się obco. Także aklimatyzacja na pewno bardzo daleko posunięta. Ksiądz Tadeusz Lorek aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy Rokietnica. Współpracuje ze szkołami i gminnymi instytucjami. Pomaga w organizacji uroczystości. Dla dobra parafian rozszerzył działalność zespołu Caritas. Pomoc społeczna jak nie może zadziałać, ponieważ no to wtedy podejmuje zadanie nasz parafialny Caritas i to się udaje, czy to będzie szukanie mieszkania, czy to będzie gdzieś tam po prostu jakaś taka pomoc doraźna. Laureat rokietnickiej wierzby w kategorii osobowość, ksiądz Tadeusz Lorek.